Witam Cię, Olu. Witam Was, drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku bierzemy się za gruntowne mycie samochodu, a zaczniemy od aktywnej piany. Gęsta piana i przyjemne zapachy, no i to mi się podoba. Mam tylko nadzieję, że wziąłeś coś na przebranie, bo możemy się lekko zmoczyć. Spokojnie, jestem na wszystko gotowa. No to zaczynajmy. Wiesz co, trochę mnie zdziwiłeś, że zaczynamy od aktywnej piany, bo sama najpierw zawsze spłukiwałam samochód. Aktywna piana to tak naprawdę wstęp do prawidłowej pielęgnacji samochodu. Pozwala na zmiękczyć brud i ułatwia późniejsze mycie samochodu. Dlatego sama woda nie wystarczy. Proszę. Czy do aplikacji tego preparatu potrzebuje jakiegoś sprzętu? Do aplikacji używamy pianownicy ręcznych, bądź jak w naszym przypadku ciśnieniowej. W zależności od tego, jakiej użyjemy, przygotujemy roztwór zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. To co, mogę już aplikować? Jasne. Pamiętaj tylko, żeby nie nakładać na gorącą powierzchnię i po nałożeniu uważaj, żeby ona nie wyschła. Nakładanie zaczynamy od dolnych partii samochodu, żeby piana dłużej popracowała na brudniejszych elementach. Całe auto pokryte jest pianą. To co, czekamy chwilę i spłukujemy. Dokładnie. Super. Auto mamy wstępnie umyte, brudzy są zmiękczone. Co następne? Szampon i dwa wiadra. Ale o tym opowiem w następnym odcinku. To już będzie trudniejsze.